Siemaneczko. To jest mój nowy kask. Dzisiaj sobie go kupiłem w sklepie Best Motors. Jest to kask HJC RPH11. Tutaj mamy kartonik do niego. Taki. I w kartoniku dostajemy instrukcję, taką szybkę przezroczystą, pinlocka i tą przyciemnianą szybkę. Dobra. Teraz sobie go ściągnę. Wybrałem takie malowanie, bo mi będzie najbardziej pasować do tego kombiaka, co ja mam. Co, jest to najnowszy model HJC od RPH. Ma bardzo fajną wentylację. Ma bardzo mocną wentylację i tutaj, tak na szybko mówię, bo możecie sobie pooglądać, są fajne filmiki przez Motobandę i tak dalej. Oni tu tak profesjonalnie to tam obeznani opowiedzieli, a ja tylko tak powiem to, co pamiętam. Jest bardzo fajna rozszerzona wentylacja tutaj w całym kasku. Tu mamy dwa wloty. Tutaj są te dwa wloty. Tutaj tymi pokrętłami otwieramy. Tam ileś tam, że tak powiem, stopni jest czy coś. 6, czy jakieś tam 6 kombinacji, czy coś, już nie pamiętam. Tu mamy takie fajne system emergency, HLC zastosowało. To jest coś takiego, że jak po prostu mamy wypadek i musimy ściągnąć kask, ratownik to sobie po prostu ciągnie za to i policzki wychodzą i wtedy lightowo głowa wychodzi. To jest bardzo zajebiste jak dla mnie, bo w normalnych kaskach to jak jest poważny wypadek, żeby nie uszkodzić kręgów szyjnych, to naprawdę jest porażka. Z tego co słyszałem, to wkładają tutaj tutaj wkładają jakąś poduszkę czy coś i pompują i wtedy głowa wychodzi. Ale nie jestem pewien. No także tak to wygląda na szybko. Gigs mi się rozjebał wczoraj. Spalił mi się regulator napięcia. Może tam nie. No wczoraj mi się spalił regulator napięcia. Prawdopodobnie no, od przedgrzania, bo on tam jest w tym chujowym miejscu przy chłodnicy. Także on tam temperaturę ma zarąbistą, tym bardziej, że teraz są upały. To on się strasznie grzeje. No ogólnie te K6, K7 miały wadę, no nie? Taką, że padały te regulatory. No ja pojeździłem 2 dni i dupa. I teraz niedługo będę właśnie się wybierać, bo znalazłem na Allegro gościa, który sprzedaje regulator do cebry litra. Także to wezmę i może będzie gitara. Z Tomkiem będziemy to robić jutro z rana. No, także to tak na szybko w sumie. Mój nowy zakup. Nic sobie nowego już nie kupiłem w sumie. Tylko ten kask. No, także to tyle. Czekajcie na filmiki. Juuu.